bardziej naturalny, z mniejszą ilością świateł studyjnych. W tym ujęciu niestety czuć stare techniki efektowe. Dlatego, po pierwsze, ten wpojony fragment z poruszającymi się bohaterami nie jest niedopasowany do kompozycji. Po drugie, miasto jest całkowicie statyczne. Nic z nim się nie rusza. Nie ma ptaków, dymu z kominów. Na ulicy ludzie się nie ruszają, podobnie jak samochody. A to dlatego, że jest to kompozycja namalowana. Brak umotywowano barierkami policyjnymi. No ale jakiś powinien być. Jako, że sam zajmuję się technikami filmowymi, pokażę wam, jak mogłyby wyglądać takie pięcie dziś. Dodałem kilka elementów do miasta i poruszyłem kilka samochodów. Od razu inaczej, co? Tutaj widzimy śliczne tło z namalowanym miastem. Dzisiaj to dostrzegamy, ale w latach 80. było to raczej niezauważalne dla standardowego odbiorcy. W 1985 roku jej pogromce do tym otrzymał nominację do Oscara w kategorii najlepsze efekty specjalne. W latach 80. te efekty robiły niesamowite wrażenie. Dziś owszem, niektóre ujęcia będą chodzić, ale przyznacie sami, że niektóre wciąż zawierają dech piersi. Zawsze mówicie, żeby wspomnieć coś o 30-dniowym filmie i tym razem jest to wręcz konieczne. Piosenkę główną do Pogromcy Duchów stworzył amerykański muzyk Ray Parker Jr. W 1984 roku była hitem i zapamiętali się wszyscy. Reżyser Ivan Reitman chciał, by nazwa Pogromcy Duchów była zawarta w piosence. Parker Jr. przyznał w jednym z wywiadów, że te konkretne słowa ciężko mu było zamieścić w tekście utworu. Ostatecznie pomogła mu reklama działalności, jaką bohaterowie wykonali sobie w ogóle filmu. Powstał nawet interesujący teledysk, w którym pojawili się nie tylko aktorzy Pogromcy Duchów, ale także inni artyści. Wideo zawiera także logo, które stało się świetnym znakiem rozpoznawczym filmu. Utwór muzyczny był nominowany do Oscara. Film stał się międzynarodowym hitem. Powstały komiksy, gry, seriale animowane. Na to wszystko zadbało wiele czynników, jak świetnie wybrani aktorzy, reżyser z wyczuciem kolorowym, dobre efekty specjalne, wspaniały samochód i niezapomniana muzyka. 5 lat po filmie powstał sequel Pogromcy Duchów 2. Był równie dobry. W 2016 roku powstał film Ghostbusters Pogromcy Duchów z kobietami w rolach pogromców. Mimo że zawierał wiele elementów oryginalnej historii, nie został już tak pozytywnie przyjęty. W 2021 roku powstała kontynuacja Pogromców Duchów 1 i 2, nazwana Pogromcy Duchów Dziedzictwo. Narracja tego filmu jest już nieco inna, ale moim zdaniem film jest wart dużej uwagi. Polecam obejrzeć go i zaraz po seansie jedynki i dwójki. Wtedy lepiej widać połączenia z oryginalnymi Pogromcami Duchów. I dodam, że reżyserem jest syn Ivana Reitmana. Warte uwagi w tym filmie są efekty specjalne, które naprawdę robią wrażenie. No i porównacie sobie efekty niekomputerowe z komputerowymi. Dobrze zobaczyć duchy stworzone już przy użyciu komputera z duchami stworzonymi w oryginalnych Pogromcach Duchów bez komputera. W filmie pojawili się także aktorzy z oryginału. Aaron Kremis odszedł co prawda w 2014 roku, ale pojawia się w filmie dzięki montażowi komputerowym. Dajcie znać, co wy uważacie o Pogromcach Duchów. I jestem ciekawy waszej opinii na temat ostatniej części Pogromcy Duchów Dziedzictwo. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i pamiętajcie, jeżeli materiał wam się spodobał, polecajcie, niech dobre treści się rozchodzą. Dzięki i do zobaczenia.
Thank you.
Thank you.
Woo!